Słuchajcie, nie będę was dłużej męczył polskim językiem migowym, bo tak naprawdę znam go w niewystarczającym stopniu. Oczywiście, słowa grzecznościowe, tak jak dzień dobry, dziękuję, do widzenia. Tak, jasne. Poza tym wulgaryzmy. Tego uczymy się przy każdym obcym języku. Natomiast oprócz tego trochę głupot, jak na przykład łysy pingwin. Takie znaki języka migowego też znam. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę wam tutaj opowiedzieć o tym, że głusi nie gęsi i swój język mają. Spójrzcie na to zdjęcie. Tam są trzy osoby. Na pierwszym planie pani, którą nazwijmy kobieta w niebieskim żakiecie. W głębi dwie osoby. Pan w szarej bluzie i dziewczyna, nazwijmy, w pomarańczowym sweterku. Dobrze, ja wiem, że ktoś powie, że to czerwony, ale nazwijmy, że w pomarańczowym. Ta para z tyłu gestykuluje. I teraz mam pytanie. Jak myślicie, kto na tym zdjęciu jest głuchy? No, proszę. Tam z tyłu, bo gestykulują, bardzo często taką odpowiedź słyszę. Słuchajcie, podpowiem wam, kto na tym zdjęciu nie jest głuchy, bo jedna osoba nie jest. Bardzo często przy tej sytuacji dostaję tą odpowiedź, pewnie ta dziewczyna z przodu. A ja mówię, jak to? Nie znacie Iwony Cichosz, Miss Świata Głuchych i finalistki programu Taniec z Gwiazdami? Bo Iwona jest na pierwszym planie. I słuchajcie, Iwona tańczyła w Tańcu z Gwiazdami. Tańczyła w parze ze znakomitym tancerzem, ze Stefano Terracino. Stefano, jako Sycylijczyk, to jest gość, który w naturalny sposób ma naprawdę bardzo dużą, naturalną gestykulację. Ułatwiało to im porozumiewanie się. Ale oprócz tego Iwona znakomicie czyta z ruchu warg. Iwona także ma bardzo dobrze dobrane aparaty słuchowe i ona tak naprawdę od bardzo wczesnego dzieciństwa uczyła się tego, jak rozpoznawać dźwięki. Więc dla niej komunikacja nie była problemem. Ale Iwona w Tańcu z Gwiazdami udowodniła, że można tańczyć z wyłączonymi aparatami słuchowymi. Iwona nie słyszała muzyki i w parze ze Stefano doszli do finału, zajęła drugie miejsce w Tańcu z Gwiazdami. Iwona nie jest jedynym głuchym na tym zdjęciu. Drugi jest pan w szarej bluzie, Marcin. I słuchajcie, dlaczego wam to pokazuję? Bo jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, to bardzo często staje nam przed oczyma ktoś, kto na przykład jeździ na wózku. Ale głuchoty tak łatwo nie widać. Dlatego nam się często wydaje, że może głuchych nie ma, bo dopóki nie zaczną się komunikować, to po prostu ich możecie nie zauważyć. I to, na czym mi zależy. Moi drodzy, usłyszcie, że głusi są wśród nas i usłyszcie też o ich potrzebach, także tych związanych z komunikacją. Mamy taki rok, że niedawno trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Mam nadzieję, że się spisaliście. Ale kluczowa sprawa. Taka liczba, 38 milionów osób. 38 milionów obywateli. Czy w takim razie z tej grupy blisko milion osób to jest dużo czy mało? Moi drodzy, to jest całkiem sporo. To jest jedno województwo, na przykład lubuskie. Ale to jest też liczba osób, które mają różnego rodzaju problemy ze słuchem. Problemy ze słuchem, które na przykład wynikają z wieku, bo fakt jest faktem, z wiekiem możemy utracić słuch. Ale oprócz tego, w tej liczbie ukrywa się liczba osób, które są głuche kulturowo. Co to oznacza? To znaczy, że nie słyszą od urodzenia albo od bardzo wczesnego dzieciństwa i dla nich język polski jest jak język obcy. I teraz ktoś z was zgadnie, jaki procent tego miliona to te osoby, które są głuche kulturowo? Możecie krzyczeć. 20? 90. No nie, 90 to trochę za dużo, ale 20. Kto da więcej? Kto da więcej? Kochani, 400 tysięcy, ponad 400 tysięcy. Specjalnie dla was pewne porównanie. To jest nie jeden, nie dwa, nie trzy. To cztery koszaliny. Słuchajcie, wyobraźcie sobie cztery miasta, takie jak Koszalin, które
są pełne osób, które nie słyszą od urodzenia i dla których pierwszym i podstawowym sposobem do komunikacji jest właśnie polski język migowy. No dobra. Ja mówiłem, że Iwona jest głucha i mówię, że jest 400 tysięcy głuchych. Coś czuję, że drży wasze serce i wydaje wam się, że stosuję słowo, którego nie powinienem używać. Więc teraz pora obalić pewne mity na temat głuchych i podzielić się z wami prawdami. Ponieważ możecie nie uwierzyć tylko mnie, posłuchajcie także tej trójki głuchych. To jest Marcin, Iwona i Sławek. Moją wiedzę na temat głuchych czerpię między innymi od nich, bo dzięki pracy w firmie, w której ich poznałem, ja też się tego wszystkiego dowiedziałem. Więc to, że wam to teraz mówię, to jest akurat ich zasługa. I teraz, moi drodzy, kto tutaj na tej sali myśli, że głuchy jest słowem pejoratywnym? Ręka w górę. No dobra. Domyślacie się, że skoro ja o tym mówię, że nie jest słowem pejoratywnym. Natomiast pytanie jest, dlaczego? Jakie jeszcze inne określenia na osoby, które nie słyszą, znacie? No właśnie, niesłyszący, tak? Ale to określa, że czegoś nie potrafisz. To ma jednak ten ładunek potencjalnie negatywnie emocjonalny. Jest jeszcze jakieś jedno słowo, które wam się wydaje, że powinno się używać w odniesieniu do głuchych? Głuchoniemy. No i teraz właśnie. To jest słowo, które chciałem usłyszeć i co do którego muszę jedną rzecz powiedzieć. Nie używajcie tego słowa w odniesieniu do całej grupy. Wyobraźcie sobie przede wszystkim to jako zbiór matematyczny. Żeby było prościej, pokażę symbolicznie. Głuchoniemi to ta mniejsza grupa osób, które jednocześnie nie słyszą i nie mówią. Głusi to ta większa grupa osób, która ma jakieś problemy ze słuchem. Więc dlaczego większą grupę nazywać określeniem odnoszącym się do mniejszej? To jest to proste uzasadnienie. Drugie uzasadnienie jest takie, że głusi po prostu, słuchajcie, nie lubią tego słowa. Nawet jeśli macie do czynienia z osobą niesłyszącą, która nie komunikuje się w języku polskim fonicznym, to nie jest nie ma, bo posługuje się swoim językiem, polskim językiem migowym. Więc głusi naprawdę wolą być nazywani głuchymi. A jeżeli jeszcze w dodatku zrobicie to w ten sposób, tak jak ja, gdzie pisząc napiszecie to z wielkiej litery, to znaczy, że tak naprawdę uznajecie ich jako mniejszość językowo-kulturową i wyrażacie się w tym zakresie po prostu z szacunkiem i zrozumieniem. I teraz drugi kluczowy mit. Moi drodzy, czy według was głusi mają problem ze zrozumieniem treści pisanych w języku polskim? Bo Polacy, tak? Skoro Polacy, to na pewno rozumieją po polsku. No i moi drodzy, tak, głusi mają problem ze zrozumieniem treści napisanych po polsku. Weźcie pod uwagę sam fakt, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. Ale wyobraźcie sobie, że polski język migowy to jest zupełnie inny język, w którym pod względem składni, gramatyki, sposobu budowania komunikatu zupełnie inaczej buduje się przekaz. Przykładowo, no, wykaże się znowu polskim językiem migowym. Książka leży na stole. To w języku migowym stół, książka leży. Kolejność jest jakby odwrócona. Od większych do mniejszych rzeczy, aktywności i czynności na końcu. Treść tego komunikatu jest zupełnie inaczej przekazana, a chodzi o to samo. Żeby wam jeszcze bardziej namieszać, polski język migowy. To znaczy, że każdy kraj ma własny język migowy. Jestem przekonany, że byliście na takim stanowisku jak ja, zanim nie poznałem tych faktów, że przecież chyba jest jeden język migowy, no bo po co więcej? No to zapytajcie siebie sami, po co więcej języków fonicznych? Dlaczego każdy kraj kulturowo miał rozwinięty własny język? Dlatego, że to jest po prostu element kultury i historii. Dlatego jest też polski język migowy. Kolejna ciekawostka. Polski język migowy pod względem pewnych znaków, które są używane, jest bliższy amerykańskiemu językowi migowemu niż brytyjski. Więc to, że fonicznie te języki są tak podobne, no bo przecież
takie same, tam parę słów się różni, to jednak w migowym jest zupełnie inaczej. Jeszcze bardziej wam zamotam. Jest jeszcze SJM, system językowo-migowy, który w Polsce funkcjonuje tak jakby równolegle do PJM, polskiego języka migowego, ale to nie jest język naturalny. To jest twór stworzony przez słyszących surdopedagogów po to, żeby uczyć głuchych języka polskiego. Bo w polskim języku migowym na przykład nie migamy końcówek, nie ma takiej potrzeby. A w SJM-ie już trzeba to zaznaczyć. Więc moi drodzy, PJM, a SJM to coś zupełnie innego. To PJM jest językiem naturalnym głuchych w naszym kraju. I teraz przykład. To jest tekst, który do nas napisała pani Katarzyna. Nie wiem, czy dobrze widzicie, więc teraz powiększyłem. Mam nadzieję, że trochę lepiej. Dawno gość dzieci słyszący, uczę się i miga. Książki bić, dlaczego słownik sąd? Boję się słownika, sąd studnia jest szkoły polica. Tata i mama słyszący, czerwona nie była. I uczę się, tajemnica rodziny, uwaga. Ja jest smutno głuchoniemy, dzisiaj ja głuchoniemy, sama wiem słownika. Słuchajcie, Ali pilnuje czasu, więc nie mogę przegiąć. Skupmy się na jednym kawałku. Tata i mama słyszący, czerwona nie była. Ktoś się odważy zdekodować tylko i wyłącznie ten kawałek? Podpowiem wam. Pani Katarzyna wspomina swoje czasy szkolne, które tak się składa, były wtedy, kiedy orzełek nie miał korony. Czy w takim razie informacja czerwona nie była może być jakiegoś rodzaju deklaracją polityczną? Jak myślicie? Nie. Czerwona nie była. W wypadku tego komunikatu odnosi się do tego, że pani Katarzyna nie miała tego. Pani Katarzyna była słabym uczniem, bo w okresie PRL-u była bita słownikiem po rękach, kiedy próbowała migać. Nikt jej dobrze nie nauczył języka polskiego i nie była w stanie dobrze uczyć się także pozostałych przedmiotów, których powinna się uczyć przez książki napisane w tym języku, który obowiązuje w naszym kraju. Taka przykra ciekawostka. I teraz, skoro jest aż taka bariera komunikacji, to zastanawiacie się, jak w takim razie się komunikować? Tacy ludzie jak pani Kasia bardzo często muszą na przykład brać swoje dziecko ze sobą do lekarza. I powiedzcie mi, czy uważacie, że właściwym byłoby, żeby dziesięciolatka dowiadywała się o tym, że tata ma raka i to ona miała podjąć decyzję, czy przekazać mu tą wiedzę, ewentualnie jak, bo lekarz to powiedział jej? To nie jest ściema. To jest historia jednej z naszych tłumaczek, która faktycznie tego doświadczyła jako dziecko. Ona postanowiła nie przekazywać tej informacji. I tata żył dłużej, niż powiedział pan doktor. Więc ona uważa, że zrobiła dobrze. Ale nie powinno tak być, żeby to dzieci decydowały, co przetłumaczyć rodzicom. Powinno się sięgać do tłumaczy profesjonalistów, zawodowców, którzy potrafią to zrobić. A w dzisiejszych czasach, nie tylko ze względu na pandemię, ale także na fakt, że tłumaczy po prostu w Polsce jest za mało. Przypominam, głuchych 400 tysięcy, a dobrych tłumaczy, nie wiem, czy uzbierałoby się 200 w naszym kraju. Więc jest to trochę dysproporcja. Dlatego dobrym wyjściem jest komunikacja online z zawodowcami, którzy pracują właśnie po to, żeby być dostępni dla głuchych. Jak to może wyglądać? Słuchajcie, bardzo prosto. Wyobraźcie sobie, że osoba głucha otwiera swój laptop i chce się połączyć z tłumaczem. Po prostu miga do niego na ekranie, a tłumacz podnosi słuchawkę i dzwoni tam, gdzie głuchy chciałby, żeby zadzwonić. Tłumacz rozmawia głosowo, a jednocześnie miga do ekranu, do osoby niesłyszącej. Fajnie? No tak, bo to zapewnia pełną obustronną komunikację. I teraz to nie jest tak, że my dzwonimy w imieniu głuchego, bo w zasadzie to głuchy może sam zadzwonić.
Niesamowite. Ale wyobraźcie sobie, jak to jest z załatwianiem spraw osobiście. Poznajcie tego pana, nazwijmy go Stefanem. On nie jest akurat głuchy, ale dla potrzeb tej prezentacji wybrałem go, bo akurat martwi się, patrząc na dokumenty kredytowe. I teraz pytanie. Czy pan Stefan, idąc do banku, musi korzystać z pomocy swojej mamy, pomimo że jest przesympatyczną osobą? Jak dorosły Stefan poczuje się, idąc do banku razem z mamą? Tak. Niestety. Albo stety. Może to jest miłe wspomnienie. Pytanie, czy tak powinno być. Dlatego właśnie można zastosować alternatywę. Tą alternatywą jest sięgnięcie po nowoczesną technologię. Dowolne urządzenie, komputer, tablet, telefon. No słuchajcie, smartfon na bank, każdy z was ma przy sobie w tej chwili takie urządzenie. Kilka nawet widzę podniesionych. Proszę, możecie robić zdjęcia, jeśli potrzebujecie. Na ekranie może pojawić się tłumacz. Żeby komunikacja była obustronna, kamera musi być skierowana na głuchego, no bo przecież muszą się nawzajem widzieć. Dla osoby słyszącej, która byłaby na miejscu, to co się może oczywiście przydać, to na przykład jakieś słuchawki czy mikrofon, choć wiele urządzeń ma teraz wbudowane, na przykład głośniki czy mikrofon. Wiadomo, internet też się może przydać, no i dowolna, słuchajcie, przeglądarka internetowa, bo w tej chwili, w dzisiejszym czasie nie potrzeba niczego instalować, wszystko może działać bezpośrednio. I teraz powiem wam tak, to jest piękne, to jest fajne i to działa. I teraz, czy to już koniec mojej prezentacji? Widzę po timerze, że powinien być. Więc z czym was zostawiam? Mam nadzieję, że z wiedzą. Głusi, nie głuchoniemi. PJM to nie to samo, co SJM. Ok? System językowo-migowy, polski język migowy. Inne sprawy. Głusi nie muszą się czuć jak dzieci. Mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem tłumaczy profesjonalistów. Tłumaczy, którzy są tłumaczami polskiego języka migowego. Tłumacz PJM to nie migacz. Bo migacz, moi drodzy, to kierunkowskaz. Kierunkowskazy są w samochodach, a tłumacz to żywy człowiek, który może pomóc głuchym w komunikacji. I teraz już absolutnie, na koniec zupełnie. Coś pięknego. Chociaż ktoś może powiedzieć, że samochody to też coś pięknego. Prawda, Kamil? Słuchajcie, piękne słowo. Motyl. Po niemiecku piękne słowo. Schmetterling. Wiecie, jak komunikują się motyle? Ruchem skrzydeł. W ten sposób się komunikują ze sobą. Gestami. I dlatego właśnie firma, w której pracuję, ma motyla jako logo. I muszę wam powiedzieć, jestem dumny z tego, że w tej firmie mogę zmieniać świat na lepsze właśnie w taki sposób, że pomagam głuchym w komunikacji, jak również edukuję was, że głusi tego potrzebują. Ja nazywam się Paweł Potakowski i powiedziałem wam o tym, że głusi nie gęsi i swój język mają.